Pamiętam, kiedy jeszcze byłem bardzo młodym człowiekiem w liceum i dzieliłem się swoim pragnieniem z niewiele starszym od siebie świeżo wyświęconym wikarym. Mówiłem mu o tym, że tak bardzo chciałbym być takim pośrednikiem między ludźmi a Jezusem. I on wtedy trochę kąśliwie taką uwagę rzucił: uważaj, bo na stykach najczęściej gromadzą się różne nieczystości, następuje jakieś przepięcie, iskrzenie. On sobie zdawał sprawę, że taka właśnie gorliwość łatwo zapomina o słabości i łatwo może zamienić się w taki rodzaj duchowej pychy, gdzie stracisz świadomość tego, że jesteś bardzo kruchą istotą. Owszem, masz pośredniczyć między Bogiem a innymi, ale zachowuj świadomość tego, jak jesteś słaby. Dzisiaj widzimy uczniów, o których jest napisane, że oni patrzyli na siebie niepewni. Tak, oni mieli w sobie niepewność, nie czuli się herosami. I odrobina tego poczucia niepewności dobrze nam duchowo robi.